Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do Boazerii. I rzekł Pan do Lota: uciekaj z Sodomy, gdyż ona zburzoną będzie. I żonę swą uprowadź ze sobą, gdyż ona prawa jest i sprawiedliwa. A nie zerkajcie za siebie, nie miejcież nawet pokusy takiej, gdyż skończy się to dla was tragicznie. I usłuchał Lot pana swego i uciekać z Sodomy począł. I żonę swą za sobą zabrał. I minęli już ostatnie zabudowania miasta i Lot odetchnął, ale za wcześnie to uczynił. Bo jakiś złamas w turbanie z ostatniego straganu zakrzyknął: promocja! I żona Lota, choć prawa i sprawiedliwa, nie wytrzymała i zerknęła chciwie ku straganowi. I stało się tak, jak rzekł Pan. Kara spadła na żonę Lota i w słup soli się zamieniła. Od tego czasu Lot i jego rodzina nigdy nie cierpiała na brak tej przyprawy.